skarb ukryty w słoiku, niewiarygodne. Zajrzyjcie, zanim odkręcę, zanim wysypię to, co znajduje się w środku, a są tam na pewno monety. Piona, Hania. Piona. 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 Przy takim wysypie ludzi na plaży nie jest sposób znajdować takie piękne monety. Zobaczcie, piąteczka. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witamy Was w kolejnym odcinku. Tym razem udajemy się po raz kolejny nad Morze Bałtyckie. Będziemy tam prowadzić poszukiwania z wykrywaczem metali i będziemy spać gdzie? W busie. W naszym mobilnym domku. Czyli grać. Czyli gracie. Czyli gracie. Ale grat nie grat, ale daje nam swobodę i wolność. W końcu dojechaliśmy nad morze. Rodzice będą poszukiwać, a ja będę pływać. Dojechaliśmy już na miejsce, jesteśmy na leśnym parkingu w Stegnie. Na tym parkingu spędzimy nockę, jak Wam wspominałem wcześniej. Natomiast tutaj bardzo ciekawą taką informacją dla nas jest to, że pomału plaża pustoszeje. Dzisiaj było na niej kilkanaście tysięcy osób, obecnie jest już niewiele, ale i tak musimy poczekać, aż plaża praktycznie się nam wyludni, wtedy zejdziemy na dół. Wtedy będziemy mogli odpalić wykrywacze metali i wtedy będziemy mogli szukać. A zanim to nastąpi, musimy pościelić swój pięciogwiazdkowy hotel, a później zejdziemy na dół i będziemy już tylko czerpać radość, słuchając szum fal, delektując się dźwiękiem wykrywaczy metali. To jest niewiarygodne, ktoś nam nasrał obok naszego pięciogwiazdkowego hotelu. A teraz najważniejsza kwestia, ścielenie naszego pięciogwiazdkowego busa. Jak zwykle kto to robi? Hanna. Kto to zawsze robi? Mama. A tata co robi? Leni się. Jak zawsze. Dziewczyny pracują, a chłopaki lenią. Tak, dziewczyny pracują, a chłopaki się lenią. Ale dziękuję Ci, że mi pomagasz. Kochana jesteś. Lubię rożki upychać. Lubię rożki upychać. To upychaj te rożki. A ja ich nie upycham, ja poprawiam. A, no to poprawiaj. Oj, będzie ciepły. Ja śpię jak zawsze. Śpisz jak zabita? Nie. Śpisz w środku czy na brzegu? Na brzegu, bo na brzegu jest lepiej. Widać go mamę? Wow. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jestem chłodny. Chłodniej ci? I lepiej. A ja muszę się kisić w środku. Między tobą a tatą. Między tatą? Tak. Także śpi. I ścielimy i ruszamy na plażę. Inni szykują hotel do spania. I żeby nie było, że ja nic nie robię, bo jestem ten od kwestii technicznych, czyli od przygotowania wykrywaczy, które mają być sprawne, naładowane i przygotowane do poszukiwań. Także jest i podział ról. Takie czarne stopy na poduszkę mi kładziesz? Na moją podusię? Co? Bo wygilgam cię. Bo cię wygilgam. Na sprężynach. Piona, Hania. Piona. 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 A czemu ty jesteś ubrana w strój kąpielowy? Będę morsować. Weź. Co będziesz robić? Morsować. Zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy, czy ty wejdziesz do tej zimnej wody. A to puściłam ci bąkę. Iść, tuż.
Słuchaj, to się nie wytnie. To się nie wytnie, Hanna. Wytnie. Dobra, zbieramy się. Zbieramy się już na ten, na poszukiwania. Pewnie większość zeszła z plaży osób, także będzie można komfortowo prowadzić. Pierwszy rzut oka na morze i są pierwsze refleksje. I jesteśmy już i my gotowi. Gotowi do działania. Wzięłaś łopatkę? Mam w plecaczku. A saperkę czy zwykłe sitko? Łopatę! Spodziewasz się głębokich dołków? Spodziewam się dużo monet. Widziałeś, ile jest ludzi? No widziałem. O tej porze? No. Także, czego tu się spodziewać? Czego się możesz spodziewać? Dziubasku. Poczekaj, bo tyle ludzi, że ja nie wiem, gdzie się spojrzeć. Ale powiedz, czego się możesz spodziewać przy tylu ludziach? Możesz. Monet. Dużo zgub. Dużej ilości monet? Nie, no może w końcu ta biżuteria wyjdzie. Też może tak być. Za którą tak każdy z nas gania. Z tym jest różnie. Nie bądźmy hienami, ale jak zgubicie, to my pozbieramy. Amen. Amen. Nasza Hania Królowa wybrała sobie takie oto miejsce do plażowania, choć wcześniej tutaj zbudował taki zamek. No i trzeba jej się zapytać, Hania, a dlaczego wybrałaś to miejsce akurat do... Przy zameczku jest. Królowa to jest musi być zamek, tak? Nie. Co? Nie, bo wybrałam. Takim fajnym. I mam już swój pierwszy sygnał, zerknijcie co to jest. 50 groszy. Na szczęście albo więcej takich, albo wyższych nominałów się trafiało. A ja odkryłem tutaj, zobaczcie, co? 2 złote. Także tylko się cieszyć. 2 złote. Przy takim wysypie ludzi na plaży nie jest sposób znajdować takie piękne monety. Zobaczcie, piąteczka, kolejna moja monetka. Także szczęście dzisiaj mam. Ciekawe jak tam Krzysiek. Pilnuj pleceka naszego, żeby nam nikt nie zakosił. Obok tych 2 złotych jest kolejny sygnał. Odkryjemy to wspólnie. Zobaczycie na żywo, co to jest. Sygnał jest tutaj. Słychać go dobrze w słuchawkach. ID wysokie. Zaraz zobaczymy, co to jest. Tu się odkryło, zobaczcie. I jest kolejne 2, czyli 4 z jednego miejsca. I szukamy tu dalej. Zobaczymy, czy coś tu będzie jeszcze. Cisza. Także 4 złote z jednego miejsca. Tutaj szerzej nie ma. Nie ma nic. Znalezisko na oko. No pewnie, że ci dam. A co to jest? No tylko, żeby robić takie babeczki. Babeczki, proszę. A ty co? Będziesz szukała teraz? No mam chęć. Masz chęć? No to zakładaj słuchawki, zakładaj wykrywacz. Tylko, że z taką dużą zakątę pójdę i trzeba słuchawki włączyć sobie. Zaraz mama się to wszystko poprawi, tak? Zobacz, czy tak będzie dobrze. Good mayonnaise. Good mayonnaise? To poczekaj, jeszcze ci włączę na głośnik. Tak? Tylko słuchaj uważnie, nie przegap żadnego sygnału. Nauczyłam ze mną chodzić. Ja z tobą, ta tam gdzie z tą chodzi, a ktoś musi pilnować naszego obejścia. Twojego zamku. Może być tak? Tak? A tym razem głębszy sygnał, podkopałem go i wyszła złotówka, ale to złotówka, która już tutaj musiała trochę poleżeć, bo ma ciemną patynę. Złotówka to złotówka. Ha ha ha!
Włączyłaś ten pointer? To zobacz, wykrywacze może być głębiej. Zobacz, może tu jest ten sygnał. Co ty znalazłaś? 5 złotych. O ty szczęściaro. Pokaż, jak się cieszysz. Gratuluję, Hania. To ty? Sama znalazłaś? Matko, jestem dumna z jebuziaczka. Mi to ziemko, tylko. Piąteczka. Mówiłam ci, że w tamtą stronę jak pójdziesz, to więcej znajdziesz. No sama tak mówisz. Powiedziałam, że chciałam wybrać czerwony słupki. No to idź tam. No to leć tam jeszcze, no to, się. No to nie, tu te torby włóż, zobacz. Nie pomyli się, ja mam tylko 5,50. Nie, tu ci wypadnie, patrz. Tu ci się nie pomyli, tu nie ma nic. O, pyk. Do torby. Tu będą moje monety. Tu będą twoje monety. Gratulacje. Działaj dalej. Poszłam do mamy, a teraz akurat zauważyłam na coś na dębna, a to był łapka. Mało ko. Tak zawsze łapka. Mam kolejny sygnał, który już mam w ręcach. Jest to moneta. Ale zanim wam się pochwalę, co to jest, posłuchajcie tych szumów fal, tego co mnie otacza tutaj na poszukiwaniach. Chciałbym, żebyście ze mną poczuli ten nadmorski klimat. Jest naprawdę tutaj fantastyczny. Tym bardziej, że też jeszcze, jak widać, jest dużo ludzi i też jest dużo znajdek. A kolejną znajdką, o której wcześniej wspominałem, jest złotówka. Co pani tam szuka? Co? Z jedynki na dwójkę się pani przerzuciła? Co? Co się cieszysz? Szukasz piątaczku? Nie mowa. Słońce już pomału chowa się za horyzont, a ja w międzyczasie znalazłem kolejną monetę. Sypię dzisiaj wstępnie monetą niesamowicie. Szkoda, że dzień już się pomału kończy. Jest kolejne 50 groszy. Niby nie dużo, ale zawsze też cieszy, bo ilość monet w dzisiejszym dniu już pokazuje, że są ciepłe dni i sezon, można powiedzieć, że jest otwarty. A tymczasem zobaczcie, jaki piękny widok za mną. Zachód słońca i dziesiątki ludzi, którzy przyszli, aby ten zachód obserwować. Kończymy na dzisiaj poszukiwania. Zrobiło się chłodniej, robi się ciemno, uciekamy do busa. Natomiast wrócimy tutaj jutro z samego rana, a całe podsumowanie zrobimy wam na sam koniec. To, co znaleźliśmy dzisiaj, a znaleźliśmy bardzo dużo, i to, co znajdziemy jutro. I to, co wydaliśmy, prawda? To wydaliśmy, a na WC. Hania jest tutaj, zobaczcie, schowana. A my też już przygotowujemy się do spania.
Prawie, że gotowi. Prawie, że gotowi. Tylko ściągnąć ciuchy wykopkowe. Trochę kosmetyki wieczornej. Wilgotnymi chusteczkami. I kłaść się, żeby rano wstać. I tymczasem będziemy się z Wami żegnać. Będziemy się widzieć rano. My już wtedy będziemy w pełni sił, wypoczęci i gotowi, żeby wystartować na plażę na poszukiwania. Tak, Hania jest. Idzie z nami jutro? Hania? Wiecie, bo ja będę mnie świecić zawsze. Świecimy, Hania, na nią. Świecimy na nią, także nic nie powie dzisiaj. Także do zobaczenia rano. Dobrej nocy. Spokojnej nocy. Niech Wam się śni. Co? Złoto. Cały skarb złota, skrzynia złota pod... Skrzynie złota. Skrzynie złota. Spokojnej nocy, także do zobaczenia rano. Witamy Was serdecznie w kolejnym dniu. Witamy Was w naszego hotelu pięciogwiazdkowego. Jest 7 rano. Wstajemy, jemy śniadanko i uciekamy na plażę. Jeszcze trzeba przejrzeć wykrywacze metali, żeby je dobrze przygotować do tych poszukiwań. No i liczyć na to, że co? Coś znajdziemy. Także Hania jeszcze śpi, Ewelinka się jeszcze tutaj dobudza. Także zbieramy się, zaczynamy działać. I jeszcze kawka. No kawka to podstawa. Bez kawki ani rusz. Wczesny poranek, jeszcze mało ludzi. Ewelinka z Hanią już tam odpaliły wykrywacz i zaczynają poszukiwania, a ja dopiero schodzę ze swoim sprzętem. Już miód na uszy, bo słychać szum fal i tylko czekać, aż odpalę wykrywacz i zacznę prowadzić poszukiwania. Na plaży może być wszystko. No, tak jak mówiłam, na plaży może być wszystko. Kupa śmieci. Zbieramy, oprzątamy i szukamy dalej. I to jest na otwarcie porannych poszukiwań. 10 groszy. Trochę już sobie tutaj poleżało, ale to nieważne. Ważne, że coś się zaczyna dziać od samego rana, a tam już chodzi Ewelinka. I kolejny sygnał, tym razem taki ładniejszy. Zaraz. Siteczku. No, tak jak myślałam, monetka. Jest to 10 grosiaczków. Widnych, przeleżałych 10 grosiaczków. Na szczęście skitram do torby. Lecę, lecę, bo Krzysztof mnie woła. Podejdźcie sami, zobaczcie. Słoik ze skarbami. Historia niesamowita. Jest sygnał, podkopuję. Sygnał pewnie albo te wieczko złapał, które mi się tam zapadło, jak kopałem. Podkopuję dołek dosyć głęboki na skraju morza, które za mną sobie szumi, a w środku są monety. Skarb ukryty w słoiku, niewiarygodne. Zajrzyjcie, zanim odkręcę, zanim wysypię to, co znajduje się w środku, a są tam na pewno monety. Ale ciekawe, co autor miał na myśli. Ciekawe, co autor miał na myśli, bo też mnie to zastanawia. Skarb pirata zakopany w słoiku na brzegu jeziora. Morza. Jeziora, morza, przepraszam, morza. Będziecie świadkami, ja to zaraz wysypię. Wysypię te monety, bo ja już je widzę, tylko nie widzę nominału. Spójrzcie sami. O, albo odkręcę ten, nie da rady. Się krę... Nie. Zassało się. Patrzcie. Kurczę, teraz nie znajdziemy ich wszystkich. Ale to nasze, nie? Zaraz zobaczę, bo ja nie widzę. Tu są te fragmenty tego dekielka. O, to dawało sygnał.
podrzewiałe, trochę poleżało sobie, to o, zaraz wyczyścimy. Co to są za monety? Nasze, to jest tak, raz, dwa grosze, tu jest 5 groszy, 2 grosze, będę odkładał tutaj, zobaczymy co dalej. Może lepiej na sitko. Albo na sitko, o, masz rację, sitko opróżnię. To są tak, 3 monety, nasze współczesne monety obiegowe. Podejrzewam, że to jakieś dziecko, a może jakaś osoba dorosła zrobiła niespodziankę, tego się już nie dowiemy, ale na razie same grosiaki. Ale masz na myśli niespodziankę dla nas? Dla nas, o, jest 10 groszy. Ale jakie zczarniałe. No zczarniałe, poleżały, bo ten dekelek tutaj musiał przerdzewieć, no i do środka dostała się ta słona, ten słony piasek, który spowodował, że te monety, o, patrzcie tutaj, zaczynały już korodować. No, tu widać ewidentnie na tym przykład, na tej monecie, a ta jak sfatygowana, to też nasza współczesna obiegowa moneta. Kolejne 2 grosze. To jest, co to jest? 5. To jest 5 groszy. To jest, co to jest? Co to jest? 2 grosze, ale też już ma plamy po tym, po 5 groszy. Utlenionej wodzie 5 groszy. 5 groszy. I tu jest też 5. 5 groszy. 5 groszy. Kolejne 2 groszy, może ktoś miał na myśl, schował to i tak przekaz był, nie? To jest złoty skarb dla ciebie. Znalazł to jest złoty skarb dla siebie. Tak sobie to wyobrażam, bo są jak na razie same żółte monety. Kawałek tego dekielka damy go z powrotem tutaj. No i szukamy tu dalej, coś mnie tu gryzło. No naprawdę, bardzo fajna i ciekawa sytuacja, moim zdaniem. Bo tak mnie to zastanawia, co to tutaj robi, kto to zakopał i dlaczego to zakopał. Kolejne, o tu są. Wydaje mi się, że to mogło być jakieś dziecko. 20 groszy. Napatrzą się dzieci na filmy, które między innymi też nagrywamy. Wyłapują jakąś wyobraźnię i zakupują, bo to jest dziecko, bo dzisiaj, tak jak mówiłem, nie dojdziemy, a może to po prostu jakaś osoba dorosła chciała zrobić figel i zakopała, żebym to ja, stary koń, znalazł swój skarb. Nie mogę go znaleźć, takiego prawdziwego, to chociaż mam skarb zakopany w słoiku. Aczkolwiek skarby w słoikach się też trafiają. Następne monety. I jest też następne, ale same złociaki, same grosiaki, następne 2 grosze. I co my tu jeszcze mamy? A, też jest 2 grosze. A tu się zaświeciło, o Jezu, zaświeciło się, myślałem, że to... Liczyłeś na coś grubego? Że na coś grubego, że w tym wszystkim jednak jakaś złota obrączka albo pierścionek jest... No, w tym słoiku był umiejscowiony, brak mi słów tutaj. Nie masz na co liczyć między tymi złociakami. No, patrzcie dalej, bo tutaj liczymy, także nie wiadomo, co to tutaj jeszcze się znajdzie. Także są jeszcze, o, kolejne, znowuż pokorodowane, ale to widać, że ta sól zrobiła swoje. Jest, i są kolejne 3. Są, a jeszcze tutaj mam. Wysypałem. I tutaj odkładam, odpalę propointera. Na razie jest tyle. Wiesz co, tak się teraz zastanawiam, nie przemyślałeś tego wszystkiego. Czemu? Bo mogłeś rzucić te monety ze słoika do sitka od razu, a to rzuciłeś na piasek, a teraz byś poszukiwał. No to jak ze mną, jak z dzieckiem. Zabawa w piaskownicy się liczy. Tak, to teraz się pobawisz w piasek. Jest następny. Kolejna? Jest kolejna. Jest tutaj. To odłamki. Jest kolejne. Gdzie ja wrzucam? Nie, sporo tym do słoika. Uważaj, bo się skaleczysz. Zabierzemy ten dekelek skorodowany. Dobrze.
Jest jeszcze jedna moneta. Tu coś jeszcze jest, ale co tu jest? Tutaj mam. O. I jest jeszcze następna moneta. No, to by było jeszcze wykrywaczem. Muszę z powrotem odpalić i sprawdzić, czy nie ma się czegoś. Nie. Tutaj. Nie, tu już nie ma. Jeszcze sobie tylko przeliczymy. Przeliczymy, ile tych monet jest tutaj, żebyśmy wiedzieli. Spadła. I to jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 złociaków, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 monet ukrytych w słoiku skarb pirata, współczesnego pirata. Powiem wam, że wiele rzeczy się kopało, bo się kopało przez wiele lat. Natomiast w słoiku jeszcze tak naprawdę nie znalazłem, w cudzysłowie, żadnego depozytu, o ile to tak można nazwać. Także skarb ukryty w słoiku trafiłem i ja. Także jest ciekawie. Jest ciekawie. Jest sporo monet wczoraj i dzisiaj. Jeszcze podsumujemy te nasze obiegowe monety. 30... Kilka... Zapomniałem, ile przeliczyłem. 38, nie 30. Pamiętam. Także ukrytych w słoiku. Skarb z nadmorza ukryty w słoiku. Dobre. Tego bym się nie spodziewał w ogóle. Naprawdę nie spodziewałbym się tego, nie? O. Garść złotych monet. Zrobiliśmy taktyczną przerwę na odpoczynek. I żeby zakończyć ten film, zrobimy też wam małe podsumowanie, bo obiecaliśmy to wczoraj. Oprócz skarbu w słoiku też mamy trochę rzeczy. Tu są Ewelinki i Hani. Monet. Ewelinki, moniaki. Tu są moje. A gdzie Hani piątka? Nie, no to jest Hani piątka, a ja swoją wczoraj wydałam na ten, na kibelek. A, czyli minus 4 zeta do podsumowania. Tak. Także a, tu jeszcze. Działamy. I nadszedł czas na podsumowanie tego, co znaleźliśmy wczoraj i też tego, co znaleźliśmy dzisiaj. Także słoik monet. Już nie będę wyciągała i liczyła, ile tych grosiaków jest, bo są tutaj z tymi, z metalem, także nie będę tego wysypywać. Piątka. Najpierw policzymy, ile jest monet. Dwa. Cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 monet, a razem jest 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21 złotych i 32 grosze. Tak to się prezentuje. Możesz moczyć nóżki, ale spodem tu użyć założyć. Także tak to wygląda. Jak sami widzicie, jest coraz więcej monet na plaży. To było podsumowanie wczorajszych poszukiwań wieczorem i dzisiejszego poranka. Natomiast my nie kończymy jeszcze poszukiwań. Zostajemy tutaj i będziemy szukać cały dzień. A co znajdziemy jeszcze? Pokażemy wam w naszym kolejnym odcinku. Także serdecznie już was zapraszam do oglądania. Tymczasem będziemy kończyć i do zobaczenia. Na razie, a zostawcie subika i lajka jak coś i taktyczny komentarz. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych.
Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.